Pani profesor, czym dla Pani jest Śląsk? Ja się tu urodziłam, urodziłam się w Bytomiu, tam przepracowałam póki co większość mojego zawodowego życia. Teraz pracuję w Katowicach, gdzie mieszkam. No, to jest moje miejsce na ziemi. Myślę, że znalazłabym się wszędzie, ale jestem stąd i jestem dumna. Karolina, od początku chciałem być lekarzem. Od właściwie pierwszej klasy szkoły podstawowej ciągle myślałem o medycynie i naprawdę jej myślenie było takim bardzo konkretnym myśleniem, ponieważ po zrobieniu matury startowała, wtedy zdawało się egzamin testowy, nie dostała się, w związku z tym powiedziałem jej: słuchaj moja droga, możesz robić co chcesz, wybrać sobie jakąś opcję, która jest opcją biznesową lub dam ci pieniądze na korepetycje, będziesz chodziła i starała się jeszcze raz. Powiedziała tata krótko i węzłowato: ja będę lekarzem. Potem zdała już bez problemów i rozpoczęła studia na medycynie. To się składa, że akurat wyrosła w rodzinie, co nie jest bez znaczenia, internistów, a mówię to nie bez powodu, bo jak każdy próbuje przypisać swojej specjalności określony tytuł, to interna jest królową medycyny i bezdyskusyjnie, nie ma innej królowej. Cała reszta jest z tego pochodna, to są córki, to są pulmonologie, gastroenterologie, etc., etc. Ponieważ Karolina zawsze obracała się w kręgu, żona jest też internistą, angiologiem, hipertensjologiem, ale obracała się w kręgu interny, w związku z tym interna, która pozwala jako wyjątkowa specjalizacja medyczna na spojrzenie szerokie na pacjenta. Potem, po kolejnych zdobyczach wiedzy, poszerzenie tej interny o gastroenterologię, co było zawsze jej marzeniem, ponieważ gastroenterologii jest szalenie mało i wiedza na temat gastroenterologii, często nazywanej gastrologią, jest bardzo nieliczna, a lekarzy jest mniej niż mało. Uwielbiała być na dyżurach. Spała gdzieś tam w kącie na jakimś kocyku, w pogotowiu. Do tej pory jest wspominana w pogotowiu, gdzie starała się wszędzie być tam, gdzie są ludzie chorzy, ponieważ ją to po prostu fascynowało i fascynuje ją do tej pory. Ale jej myślenie, bardzo podobne do myślenia internistycznego, zaowocowało zrobieniem specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej, czyli z możliwości leczenia czymś, co się nazywa czynnikiem fizycznym. A więc jest to czynnik fizyczny, którym no na przykład są pola elektromagnetyczne. Współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami, a na co dzień zajmuje się przede wszystkim kierowaniem oddziałem chorób wewnętrznych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach. No w tej chwili jest szefem oddziału od kilku lat. Ten oddział pracuje, jest znanym oddziałem przechodzącym różne koleje losu, covidowe, nie-covidowe. To była jakby jej część medyczna, zawodowa, fascynowała ją i fascynuje do tej pory. Druga część, część naukowa, mówiąca o rzeczach, których do tej pory nikt w sieci nie zrobił, krótko mówiąc o telefonii komórkowej. Pokazała, że telefonia komórkowa nie jest taka zła. To, że generuje pola elektromagnetyczne, telefon komórkowy wcale nie powoduje dramatu, a nawet wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach pomaga. To z kolei skierowało ją w stronę cyfryzacji, jest ekspertem Polskiej Izby Telekomunikacyjnej, jeżdżąc od Chin do innych miejsc i tam wykładając na ten temat. Wiemy, co chcemy uzyskać, chcemy wyleczyć chorobę. Natomiast każdy lek jest potencjalnie niebezpieczny, bo z tym się trzeba liczyć. Każdy lek potencjalnie może uszkadzać czy narząd, czy też cały układ. Drugą częścią jej działań to jest działalność naukowa związana bezpośrednio z chorobami pacjentów. Uzyskanie jako bardzo młodej dziewczynie tytułu profesora tytularnego. Profesor Karolina Sieroń osiąga sukces w każdej dziedzinie, której się podejmuje. Medycznej, naukowej, ale i sportowej.
Kaina należy do pasjonatów jazdy konnej. Jej jazda konna jest legendarna. To zdjęcie zostało wykonane, gdy wygrała Hubertusa. Wygranie Hubertusa to jest wygranie czegoś, co dla koniarza, sam jestem koniarzem, no wyższej już nie ma formy, bo się zostaje królem Hubertusa. I wtedy, akurat gdy to wygrała, wtedy zrobiłem to zdjęcie, miała sytuację, gdzie przeskoczyła przez poloneza. Ścigając tego, kto miał przypiętą kitę, przeskoczyła przez poloneza, goniąc za nim i w końcu udało jej się urwać tą kitę i zdobyła szansę na to, że została królem Hubertusa na cały rok. To się wtedy zostaje, to jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka pozycja, a wtedy właściwie powinna się nazywać królową. Profesor Karolina Sieroń osiągnęła w życiu bardzo dużo, ale mogła stracić wszystko. Kierując oddziałem covidowym, sama stała się ofiarą wirusa. COVID u Karoliny przebiegał w sposób taki, bym powiedział, piorunujący. We wtorek zadzwoniła do mnie, mówi, mam grypę, więc chyba się położę. W środę mówi, o, już mi jest lepiej. W czwartek poczuła się bardzo źle. Pojechała na oddział do siebie i prosto z oddziału pojechała na OIOM, gdzie praktycznie natychmiast zaczęto pracę z respiratorem. W zasadzie umierała. Miała bardzo niewielki zastrzyk oddechowy, ponieważ płuca na zdjęciach to była 1/10 płuc dotychczasowych, które miała normalnie. Okazało się, że przeżyła, także to taki moment trudny był. A potem powrót do rzeczywistości był szalenie trudny. Gdyby nie jej konsekwencja, myślę, że ona do tej pory byłaby kaleką. Życie profesor Karoliny Sieroń jest doskonałym przykładem tego, jak wiele może dać konsekwentne dążenie do celu. Pani profesor, czy kiedy wybierała Pani studia medyczne, myślała o tym, że ludzkość doświadczy jeszcze takiej epidemii na taką skalę, a Pani przyjdzie się z nią zmierzyć? Nie. Myślę, że chyba nikt nas nigdy o tym nie myślał, aczkolwiek w pewnym sensie jest to tworzenie nowego rozdziału medycyny, może bardzo tragicznej, bo to, co się dzieje, jest tragiczne, natomiast nie zmienia to faktu, że to jest nowa era. Z taką chorobą nie mieliśmy jeszcze do czynienia i z tak szybko zmieniającymi się sposobami leczenia, bo nie wiedzieliśmy, z czym się zmierzamy. Czy pamięta Pani pierwsze doniesienia o koronawirusie i czy myślała Pani o tym, czy przypuszczała, że będzie to tak trudny przeciwnik? Pierwszych doniesień nie pamiętam, bardziej naocznie. Wracałam z przyjaciółką, z naszymi rodzinami z urlopu i za granicą na lotnisku wszyscy byli w maseczkach. Zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje. To była zima. U nas jeszcze wtedy aż tak się nie mówiło o tym, co się dzieje gdzie indziej. Natomiast po wakacjach już rzeczywiście było coraz głośniej, ale początkowo myśleliśmy, że to do nas nie dotrze. Co czuje lekarz postawiony naprzeciw takiej choroby, kiedy nie ma o niej jeszcze pełnej wiedzy, a medycyna nie ma narzędzi? Adrenalina w dużej, ogromnej ilości. Trzeba było działać szybko. Z moim oddziałem, z naszą dyrekcją, mieliśmy de facto 72 godziny na to, żeby przygotować oddział. Wtedy okres oczekiwania na testy nie był tak jak teraz. To kwestia godziny, dwie, tylko to było do trzech dób nawet, czyli długi czas. Nie było wiadomo, kto jest dodatni, kto jest ujemny. Ogromna niepewność, bo nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy i jak to wszystko będzie wyglądać. Na początku pandemii nie wychodziła Pani prawie ze szpitala, dyżurowała non-stop. Czy myślała Pani o tym, że może zachorować? Dyżurowałam na zmianę z moim zastępcą, z doktorem Sebastianem Kwiatkiem, który zresztą przyszedł ze mną z Bytomia. Ilość pacjentów, ogromna ilość przyjęć dobowo. Ciężki stan chorych i organizacja, dlatego że robiliśmy coś całkowicie nowego. Wcześniej oddziały chorób zakaźnych przystosowane do pacjentów izolowanych być może były bardziej do tego przygotowane. Natomiast głównym problemem było zapotrzebowanie na tlen, które było ogromne, bo w tej pierwszej fali rzeczywiście byli to pacjenci głównie niewydolni oddechowo, bo
bo tak było, więc po prostu logistyka. Czy działając w takiej sytuacji, w czasie epidemii, na takiej adrenalinie, jak pani powiedziała, czuje się strach taki ludzki przed chorobą? Myślę, że bardziej wyparcie. Myślę, że chyba nikt z nas sobie nie zdawał sprawy, że może zachorować i że choroba może przebiegać ciężko. Byliśmy nastawieni na to, żeby działać, żeby pomóc jak największej ilości chorych. Myślę, że nikt z nas się nie zastanawiał, ja na pewno nie, nad tym, że ktoś z nas może być w którymś momencie dodatni. A czy strach poczuła pani wtedy, kiedy otrzymała pozytywny wynik testu? Widziała pani przecież wcześniej, co dzieje się z pani pacjentami. Wyszłam z założenia, że przeleżę parę dni w domu i wrócę do pracy, ale się okazało, że niestety życie to zweryfikowało i było inaczej. Pani profesor, decyzja o podłączeniu do respiratora jest zawsze dramatyczna. Pani najlepiej zna statystyki, szanse powodzenia takich pacjentów. Co pani wtedy czuła? Strach. Myślę, że chyba lekarz czuje gorzej i czuje więcej, bo bardziej jest świadomy tego, że to się może po prostu nie udać. Jest pani matką, ma syna i córkę. Jak bardzo to macierzyństwo ogranicza lekarza postawionego w tak trudnej sytuacji? Ze strony dzieci miałam wsparcie. Byliśmy cały czas de facto w kontakcie telefonicznym. Do domu wracałam rzadko. Dzieci są i duże, i małe tak naprawdę, bo każde nasze dziecko zawsze będzie małe. Natomiast córka ma 19 lat, syn ma prawie 17, także nie są aż tacy mali. Wtedy, kiedy zachorowałam, zostali w sumie sami w domu pod opieką moich rodziców. Natomiast miałam w nich wsparcie, ale później już strach o to, że zostaną sami. Czy doświadczenia tak trudnego przejścia COVID-u uczą czegoś lekarza? Jakie ma pani doświadczenia jako pacjentka? To są bardzo cenne doświadczenia. Raz, że w ogóle bycie chorym uczy pokory, bo uczy pokory. Natomiast bycie pacjentem COVID-owym, gdzie nie widzimy twarzy lekarzy, poznajemy po głosie, w tym momencie dopiero można zrozumieć samotność i lęk pacjenta, który w sumie jest sam. Tak naprawdę. Co było najtrudniejsze w tej chorobie? Z strony lekarza to, że giną nam chorzy, bo to boli zawsze i nie jest to coś, do czego da się przyzwyczaić, jak co po niektórzy sądzą. Ze strony pacjenta, który jest lekarzem, bezsilność. Bezsilność i to, że się jest zdanym na kogoś innego. Tych śmierci było bardzo dużo, nie da się tego oswoić. A jak można sobie z tym radzić? Mimo wszystko sobie radziliście. Mam doskonale zgrany zespół. Młody, ale bardzo kompetentny, pomagający sobie. Może ze specyficznym poczuciem humoru, ale myślę, że to nas trzyma przy zdrowiu psychicznym i fizycznym. Jak radzimy sobie z pandemią? Jakie oceny wystawiłaby pani systemowi, lekarzom, pacjentom? Kontrowersyjne pytanie. Jako społeczeństwo myślę, że sobie słabo poradziliśmy. My jesteśmy takim społeczeństwem krnąbrnym. Wiele osób wychodzi z założenia, że maska to kaganiec na twarz, ktoś jest zaszczepiony, ktoś nie jest, fałszywe szczepienia, fałszywe zaświadczenia od lekarza, że ktoś ma chorobę X i dlatego nosić nie musi maseczki, nie zdając sobie sprawy z faktu, że osoby obciążone tym bardziej są zagrożone ciężkim przebiegiem choroby. Jeśli chodzi o system, myślę, że chyba wszyscy widzimy, jak to wygląda i to jest pytanie otwarte. Ludzie w dalszym ciągu nie wierzą w koronawirusa. Ma pani takie uczucie złości, jak słyszy pani takie właśnie wypowiedzi? Czuję złość, aczkolwiek większą czuję w stosunku do osób, które były chore albo ich rodziny były chore i dalej nie wierzą i się nie chcą szczepić. Wśród moich bliskich, znajomych, dobrych kolegów jest osoba, która negowała COVID-a, wiedząc, że ja chorowałam i to ciężko.
do momentu, do którego nie zachorował jego ojciec. Wtedy rzeczywiście się zmitygował, przeprosił mimo to, że tego nikt nie oczekiwał. Natomiast są osoby, które wychodzą z oddziału i mówią, no ale jaki COVID? Nie ma COVID-a, szczepić się nie będziemy. Niestety. A czy medycyna wie dzisiaj już dużo więcej o COVID-zie? Jak pani patrzy w przyszłość? Co będzie z COVID-em? Poradzimy sobie z nim jako ludzkość? Wiemy dużo więcej, przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że każda fala COVID-a jest inna, gdzie na czoło wychodziło rzeczywiście ostra niewydolność oddechowa i to był główny problem. Natomiast ilość powikłań, z którymi się mierzymy, i inne przebiegi są de facto w każdej kolejnej fali. W tej chwili chorują głównie osoby z innymi obciążeniami poważnymi, onkologicznymi, hematologicznymi i te osoby tym bardziej powinny być szczepione. Pacjenci po 3 dawkach szczepień chorują na ogół łagodniej, no chyba że choroba dodatkowa, a właściwie pierwszorzędowa jest bardzo poważna. Natomiast w obecnej sytuacji możliwe jest niestety obecnej sytuacji politycznej i to, w jakich warunkach nie z ich winy osoby przybywają do naszego kraju bez zachowania tutaj obostrzeń pandemicznych, bo nie mają innej możliwości. Obawiam się, że możemy mieć do czynienia z wybuchem kolejnych chorób, nie tylko COVID-a. Czy w walce z pandemią pomagało pani takie wychowanie, które wyniosła pani z lekarskiego domu? Rzeczywiście w moim rodzinnym domu rozmawiało się o pacjentach, o szpitalu. Klinika, którą mój ojciec przez lata w Bytomiu prowadził, no to było w pewnym sensie jego dziecko. Tak jak moim dzieckiem jest teraz oddział, który ja prowadzę. Było to, powiem, zintegrowane z naszym życiem, rzeczywiście. Więc wydawało mi się naturalną drogą, że będę kontynuować rolę rodziców i tak się stało. Zresztą od pierwszego roku studiów, poza studiowaniem, de facto każdy możliwy wolny czas spędzałam właśnie u ojca w klinice. Dzisiaj, jako lekarz i człowiek, pani się jeszcze boi COVID-u? Jakie ma pani uczucia wobec tej choroby? Czy w ogóle można mieć uczucia wobec tej choroby, ale jakie jest pani nastawienie? Czuję respekt. Myślę, że człowiek jest niemądry, jeśli się nie boi choroby i nie boi się o swoje zdrowie i życie. Mimo tego, że teoretycznie obostrzenia zostały ścięte, jest ich coraz mniej, ja jednak się pilnuję, noszę maseczkę, dezynfekuję ręce i myślę, że to mam tak zakorzenione w głowie, że chyba mi to po prostu zostanie. Boję się, dalej się boję. Pani profesor, a pani czy czuje się już zdrowa? Oczywiście, że czuję się zdrowa. Inaczej nie powiem.